Serafin, bardzo dobry start tego sezonu w naszym wykonaniu. Dwa mecze, dwa zwycięstwa i z perspektywy obrońcy też myślę, że bardzo istotne to, że tylko jedna stracona bramka. Tak, myślę, że to było takie główne założenie, żeby stracić tych bramek jak najmniej. I patrząc na inne zespoły, pokazuje to, że naprawdę ta jedna bramka to jest mało. I na pewno cieszy to obrońców. No właśnie, dużo rozmawialiśmy o tym, że na tej prawej obronie jesteś tak wrzucony troszkę z konieczności, a w drugim meczu wracasz na swoją nominalną pozycję na środek obrony. Gramy na zero z tyłu i przede wszystkim chcę wiedzieć, jak ta współpraca z Pawłem Baranowskim z twojej perspektywy. Z Pawłem dogadujemy się bardzo dobrze poza boiskiem, jak i na boisku i wydaje mi się, że było to właśnie widoczne na placu. Zdecydowanie lepiej czuję się na środku obrony, to jest moja tak naprawdę docelowa pozycja. Na boku obrony grałem w kadrach Polski, tam troszeczkę z konieczności wywalczyłem sobie miejsce na prawej obronie. Nie ukrywam, że czułem się tam dobrze, ale zdecydowanie lepiej czuję się na środku obrony. Teraz trzeci mecz domowy z rzędu Wigry Suwałki. Coś możesz powiedzieć na temat tej drużyny? Na pewno spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu. Wigry to dobry zespół, widać to po tabeli. 4 zdobyte punkty po 2 meczach. Ale to my tu chcemy przejąć kontrolę, jest to nasz teren i chcemy zdobyć tutaj 3 punkty. W 2 pierwszych meczach czuć było wsparcie kibiców z trybun, w tych ostatnich minutach widać było, że niosą was głośnym dopingiem i fajnie by było, gdyby teraz też w tak licznej grupie się zjawili. Tak, na pewno w tych 2 pierwszych meczach czuć było ich wsparcie. Mam nadzieję, że w tym meczu z Wigrami oni dadzą z siebie wszystko, my damy z siebie wszystko i zdobędziemy razem 3 punkty.